sobie kameruję. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, z samy kolejny odcinek z gry Who's Your Daddy? I ze mną jest Paweł. Dzień dobry. Cześć jestem Paweł, co u ciebie? Jestem Bobasem. Co? Mamusia wróci o czwartej i pomoże tatusiowi. Dobra, Bobas, spokojna głowa. Najważniejsze, iż przeżył. Chyba u ciebie w domu. No tak, jesteś u mnie w domu, gościu. No w moim domu nie ma umierania. Cześć, no, typie. Co za... O! Kurde. Ej, gdzie jesteś? Nie ma mnie, nie interesuj się. Wróć. Ja tu mam dość tego życia. Co? No nie, nieważne, nie interesuj się. Co? O. Już? No co za koleś, nawet mi szans nie dałeś. Nie no, żartuję, dobra, okej, gramy na poważnie. Jak się zabił od razu, no. Nieprawda. Złe dziecko. Jezus Maria, dobra, okej, okay. Nie lubię tak. No nie. O, chodź dziecko, jest śnieg, pójdziemy na ten, chodź. Jest nigdzie z tobą nie idę, klabusie. Czekaj, o, bo to jest fajna sprawa, chodź. Zrobiłeś chodź. Obiad? Chodź dziecko. Nie. No dziecko, no i się posrało, no. Co? Co za dziecko, no słyszałem te pierdnięcie. Ale to psa mamy w domu. A, faktycznie. Jest pies? Gdzie jest pies? Tutaj. Wuf, wuf! Czekaj, ja szukam pana piesełka. W ogóle chodź zobacz na zewnątrz, jak ładnie nigdzie jest. Nie idę z tobą. Jest zima, znaczy wiecie, w rzeczywistości też jest zima, jakby ktoś pytał, nie? Tak. Tylko taka cieplejsza. Chodź, pokąpiemy się razem. Dobrze. Wykąpię dziecko. O, jest kotek! Jest kotek, chodź do kotka. Gdzie jest kotek? Na zewnątrz, przy basenie. Miau. Ale ma taką kocią złą mordkę. Kocią złą mordkę? No tak. Co? Musisz zobaczyć koniecznie. Gdzie jest? No tutaj jest. Kotek. Chodź, chodź. Panie Kitty, Kitty. Kotek. Na zewnątrz. Mogę cię zanieść, jak powiesz, gdzie jesteś. Jestem w salonie, szukam kotka. Czekaj, no to już idę po ciebie. Zaraz ci pomogę. Tata! Pomóż! Pomóż mi! Pomóż! No chodź, gdzie ty jesteś? Kuchni! Pomóż! Ło, gościu, uratowałeś mi życie. To masz lamerską czapkę. No? A weź kucni. Jak to mi się ręce skręciły? Mogę kucnąć teraz, o. Muszę się schłodzić. Jak schłodzić? Chodź tu dziecko, no, kaca, gościu, chodź. Zostaw mnie. Chodź, dziecko, chodź, ja chodź, wrzucę cię do basenu. Nie. Tam jest lepiej. Nie. Naprawdę. Nie. No nie bij mnie drzwi. Psik, psik. Zostaw. Baterie. Zostaw to. Baterie. No co miam. Co za koleś, normalnie. Nie. Co za dziecko, no. Nie zdążysz znaleźć tych leków. No chyba nie. Na pewno? Na pewno nie znajdę. To przecież są w kuchni! Tata! Dawaj tata. Ten! Dawaj leki! Stary, leków nie ma nigdy. Jak to nie w szufladach są? Tam w szufladzie pod szklankami. No bo nie ma po prostu. Poważnie! Odpalamy to. Dobra. Pieczemy dzieciaka. O, robi się brązowy. Co? No? Nie chcę być brązowym, mieć leki znaleźć, lamusie. Ale stary, nie ma leków. Tu są, w tej szufladzie. Jak w tej? Nie ma w tej szufladzie. W tej obok. No, spatrzałem, no. Ej, czekaj, może w kuchni, w łazience są, może, czekaj. No, może. Nie wiem. Gdzie te leki normalnie? Ta mamuśka jakaś jest... Umieram. No domyślam się chyba, nie? Że umieram. Ale naprawdę nie ma leku. Chwilę i umram jeszcze. O, czekaj, dobra, weź tutaj. Masz, weź sobie, wypij płyn. Dzięki. Od razu lepiej. O, ale mnie przeciwkiło. Weź wybielać, szybko wypij. To mesto zdał. O, znalazł leki, patrz, tu są. Mam je, masz. Co? Okej, okay, dobra, dziecko zginęło. Z lekami w ręce. Na szczęście może być następne. W wersji pawełkowej. Dobra, daj rematch. Rematch! Teraz jestem tatem. Teraz ty będziesz tatem, proszę, ja nie sprintować do gniazdka w minutę. Dobrze. Nie będę sprintował do gniazdka w minutę. Gościu, co robi? Dobra, o, znalazłem masło? Po co jest masło? Co? Nie wiem, dziecko może nasmaruj. Co? Prawdy bez sensu, naprawdę, czekaj. Chodź, w salonie jest fajnie. O, chodź pan, chodź pan. No, grubasie. Co mówisz?
Ja jestem przecież w sypialni, znaczy w tym. W czym? No tam jestem. Co? No? No chodź, ja z panem piesełkiem się teraz bawię, wiesz? Gdzie jest pan pieseł? Nie interesuj się. Idź za kupą. Halo, nie, gdzie jesteś, gdojku? Co? Jak mówisz do własnego dziecka? Gdzie jesteś, mały smrodzie? O ty! Trzeba było mi zmienić pieluchę! No właśnie. Chodź, się zmienię pieluchę, to chłopie... Nikt tak nie zmieni pieluchy. No gdzie jest moja kłódka? Zostaw tą szafkę. Miałem kłódkę i zniknęła. Gdzie ty tam ten? Co kombinujesz? Nie, zostaw! Zostaw go, nie, psie! Ty... No to jest mój pieseł! Poczekaj, patrz co zrobię teraz. Wyjazd, gościu! Co? Doggo. Co tym przyczepiłeś? Coś? Co to jest za samochód? Normalnie mój. Co? Weź z gościu, no zostaw auto. Oddaj moje auto. Kto ci pozwolił jeździć autem po domu? Oddaj autełko. Bo ja wszystko trzymam w rękach teraz. Co to jest cool cover? O, no. No to jest do... O, no i za wow! Ale fajnie. Co? Bo ja wszystko trzymam w ręce, co się porąbało. Ale zmienili, bo teraz piesek nie kupcia tyle. No ale wykupcia już trochę. O, faktycznie. Tylko, że ja nie mogę używać tych przedmiotów, które wziąłem do ręki. No tak, no nie możesz używać auta. A nie, nie, chodzi mi o to, że mam kłódkę do drzwi i nie mogę jej zamykać. Aha. Ej, zielony się robię. Zjadam czekoladę. Garnij się, typie. Zjadłem trochę czekolady, tata. Jak umrzesz, to cię zabiję, czaisz? Tata, czekoladę zjadłem. O! Czekolada. Chodź. Ojej. No dostałeś pilsy? Tak, dostałeś. Tak, dostałeś. O, patrz, widelczyk. Dostał. Jaka fajna. Jaki widelczyk fajny. Zabrał mi widelczyk. O! Czekolada. No, ja je podniosłem. O! Mydło, wybielacz, płyn do mycia okien. Zostaw je, położymy wysoko, żebyś ich nie dostał. O, mydełko. Nie, czekaj, to nie jest mydełko, co to jest? Masło. Ej, stara, naprawdę mi się robi niedobrze. To normalnie kolory mi się pozmieniały. Zostaw, co mnie puszczaj. Dostałeś leki już. Poczekaj. Użyłem na tobie masła, nie wiem, ale po co? O, patrz, znowu czekolada. Nie no, ile można żreć gówno, no? Weź się mu spokój, no. Om, nom, nom, nom. Jakie pyszne. Uwielbiam takie. Moje ulubione. Gdzie jesteś? Ja chyba... Nie interesuj się. Gdzie... Wróć. Zniknął, no. O. Tu się nie da przejść, ojejku. No dobrze, no to pójdziemy tutaj. Idzie dziecko z daleka. Hop, nasmarowałeś mi masłem, nie mogę podnosić rzeczy. A! Dobra. Gdzie jesteś? Mały ty koszmarze. Jadę na miasto, typie. Koszmarze, ty. Ojejku, zablokowany jest. Co ty jest? Nie ma takiego jeżdżenia. Zabrał mi autko, i tak umieram. Co? Jak tu umarłeś? No bo zjadłem czekolady i mi nie dałeś na ten czopku. No bo już nie było leków, a nie mogłem podnieść jabłka, bo miałem śliskie ręce od masła. Miałem śliskie ręce od masła. Tak, tak pisało. Dobra, poczekaj, zróbmy to profesjonalnie. Czekaj, jest ciepło, jest zimno na dworze, ja muszę dziecko rozgrzać. Co? No tak, jestem dobrym tatą. Chodź dziecko, czekaj, ja mam tutaj benzynę, chodź. Spoko gościu, nie ma problemu, a już byłem rozgrzany benzyną. Tak, ale to trzeba teraz najlepiej ten. Jeszcze się nie paliłem w mikrofalówce. O, faktycznie, chodźmy do mikrofalówki. Tak, już idę. Idziesz? Tak. Jeszcze się nie pali w mikrofalówce. No dobra. Przynieście tutaj, czy sam przyjdziesz? Już idę, już jestem w salonie. Jak ty kłamiesz, ej. No jestem w salonie. Ej. No jak jesteś w salonie? Jak ty nie macie? Ej. No widzę przecież z tyłu buzię, co ty? Zostaw mnie, psychopato. Chodź. O nie, puść mnie, powiem mamie, zobaczysz! Idziemy! Mama! Do mikrofalówki idziemy! Puść mnie! Ty chory człowieku! Dzieci nie są do mikrofalówki! Tutaj proszę wejść, nie, gdzie ty wchodzisz? Tutaj, proszę, do schodka. Proszę wskoczyć do schodka. Teraz mnie podniesiesz. Poczekaj no. Co ty robisz? O, teraz proszę wejść do mikrofalówki. To jest moje polecenie służbowe. Co? Nie da się tam wskoczyć, muszę poczynić, wskoczyć. O, teraz widzisz? Uda się. Poczekaj, ja teraz to domknę. O nie! O. Wypuść mnie! Wypuść mnie! 100 minut. Wypuść! Czekaj. Poczekaj chwilę, nie wychodź na razie. No. Bo jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. To tak nie zadziała. Dawaj musimy to benzynę znaleźć... i dawaj... Coś metalowego musimy tam wrzucić. To benzynę! Jest widelec.
Daj, robimy combo breakera. No czemu ty tam wskoczyłeś? Daj benzynę. O, jest. Mam benzynę już? Jest. Okay. O, jest widelec, teraz będzie warcie, chodź. Weź tą świeczkę ze stołu. Świeczkę? Mówię ci, weź świeczkę ze stołu. Ale czuję temat za chwilę. No weź, weź, będzie fajnie. No dobra, wbijaj tam do środka, tylko ja to domknę. Weź świeczkę. Okay. Świeczkę. No zamknij to. Chodź świeczkę, będzie multi, dawaj. Ja... Świeczka ze stołu. Połóż ją tam to... w drugim kącie, żebym się nie spolił od razu. Dobra, Ale tu w końcu tej mikrofali... No wiem, próbuję, stary, to nie jest takie proste, bo ta świeczka strasznie daleko jest. O Jezu! O Jezu! No wyskoczyłem! Biegnij po gaśnicę! Psycholu ty! Psycholu! Gdzie jest gaśnica? Szybko! Dobra, biedny. Już zgasiłem się, Jesteś porąbany, człowieku! Sam jesteś porąbany! A tu się smaży? Nie wiem, ja? Nie wiem, stary, dobra, okej. Okay. Chyba dziecko się smaży. Dobra, weź tam wbijaj, bo zaraz się czas kończy, będzie lipa. A, no jasne, wbijam już. No, proszę tam wejść. Zamknij to. O, no wskocz. Dobra, ja zamykam drzwi. O nie! Pospiesz się! Łączam mikrofonu! Czuję to! Zaraz będę gotowy! Zaraz będę gotowy na mecie! O nie! Spoko opcja! Dobra, daj mi metryk jeszcze jeden. Zabiłeś mnie, typie! Tylko teraz musimy to zrobić profesjonalnie. No, nie zabiłem cię, po prostu cię rozgrzać. Zima jest, zimno ci było, samą piluszkę masz. Musiałem cię rozgrzać. Dobra, no. Dobra. Dobra, zaraz przyjdę do kuchni, znajdź widelec. Co, jakiś... Pokażę. O, pa. Pokażę ci super połączenie. Musisz tylko włożyć widelec do tego, do mikrofalówki. No. I zobaczysz, co się stało. Znalazłem widelec, czekaj. Możesz być młotek? Nie, ale mam widelec, widelcem tam będę stał. Spoko, ja widelec znajdę. Mam już widelec, spokojnie, ja tam wejdę z widelcem już. Dobra. O. No co tam toster jeszcze się uruchomił? Czym się tak, powiem? Szkoda, żeby to był sam widelec, nie? Domknij drzwi. Jeszcze przeżyjesz i co wtedy? Siedź tam! Dobrze. Turur. A nie musisz go puścić? Puścić go mam? A czemu? No bo chyba nic się nie stanie, jak go trzymasz w ręce. Nie, chyba stanie się. Powinienem mieć go w łapce, nie? Poczekaj, nic nie ruszaj, bo to chwilę trwa. Jezu! Jezus Maria! Jak wybuchło! Jakie to było głośne. Ja pierdziele, jaki błysk był. Coś ty zrobił! Dlatego metalowe rzeczy nie wkłada się do mikrofalówki. Pamiętajcie, nigdy nie wkładajcie metalowych rzeczy do mikrofalówki. Z dziećmi. Tym bardziej dzieci w mikrofalówce. Jeny. Ej, gra się zmieściła mi aż. Mnie to wystraszyło. Skraszowało mi grę dosłownie. No to jest po prostu, gra mówi koniec tego odcinka. Tak, to jest chyba koniec odcinka już, skraszowaliśmy grę. Także tym sobie kończymy ten odcinek. Było małe zwarcie, dzięki, trzymajcie się, Chaos. Cześć.